Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Andrzej Samsonowicz, pracuję w Autodesku i dzisiaj opowiem Państwu o nowym oprogramowaniu, które się nazywa Spacemaker i które jest czymś zupełnie nowym i jest zupełnie nową jakością na etapie projektowania koncepcyjnego. Jest to szalenie ciekawa i fascynująca technologia. Spacemaker, tak patrząc troszkę na historię, to jest firma, która powstała w Skandynawii, Pięć lat temu, i została kupiona przez Autodesk właśnie w zeszłym roku. Jest to szalenie innowacyjne oprogramowanie skierowane głównie dla deweloperów, ale myślę, że architekci też znajdą w tym coś dla siebie. Póki co, oprogramowanie głównie służy do właśnie projektowania mieszkaniówki i takich projektów mieszanych. Powstała jak już wspomniałem, właśnie w Skandynawii, przez szereg szalenie utalentowanych pracowników, ludzi z firm, z różnych firm i uniwersytetów. I co dalej? No jakby wiemy, że branża budowlana, no nie jest tutaj, że jak powiem, nie jesteśmy naj, najbardziej, że jak powiem, efektywni, tak? Jak popatrzymy na ten wykres z lewej strony, to to budownictwo gdzieś tam się, jako całe oczywiście, jako całość, jako branża, gdzieś tam prawda, jest, można powiedzieć, prawie że najniżej, jeśli chodzi o efektywność i o wydajność. Natomiast jak jeszcze popatrzymy właśnie na wartość transakcyjną takiej inwestycji, to projektowanie architektoniczne i koncepcja wykonalność takiej inwestycji, to jest tylko według tam właśnie różnych szacunków około 20% inwestycji. My tutaj, właśnie w ramach SpaceMakera, jak już wspomniałem, skupiamy się na wczesnych etapach rozwoju projektu, gdzie powstaje niemalże ponad 50% wartości czy jakości projektu mieszkaniowego. Tak? Czyli te decyzje, które są prawda, podejmowane na, 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 wstęp, na wczesnym etapie, później rzutują prawda, na jakość tego produktu, którym jest prawda, mieszkanie, tak? projekt mieszkaniowy. Także tutaj skupienie się na tym etapie jest tutaj dość niezwykle istotne. No i dodatkowo oczywiście jest, jak powiem, profesjonaliści, którzy za tym stoją, tak a którzy, prawda, zajmują się projektowaniem, mają szalenie skomplikowany zestaw warunków i wymagań do pogodzenia. Tak? To są bardzo często rozproszone, manualne procesy, Przepisy, prawda, polityka, sama budowa, prawo, ochrona dziedzictwa, warunki naturalne, środowisko i tak dalej, I to bardzo często dzieje się tak, że ta praca specjalistów, którzy, prawda, doprowadzają później taki projekt do, do, do takiej fazy, prawda, który jest później prze, przekazywany firmom wykonawczym, oni bardzo często e, pracują w takich silosach informacyjnych, co oczywiście powoduje, że bardzo trudno spojrzeć na taką inwestycję w taki holistyczny sposób, a, też, a, a jako że nie mamy takiego spojrzenia holistycznego, to um, mamy też ograniczone pole w taką, wgląd w, w, w różnorodność różnych kompromisów projektowych. Również trzeba zwrócić uwagę, tak, że stosowanie takich obecnych metod, różnych między innymi analizy na przykład, jest bardzo czasochłonne. tak? Mamy wciąż, jakby tutaj, technologia ma skąpe możliwości testowania, analizowania równoległych rozwiązań w poszukiwaniu tych takich najbardziej zoptymalizowanych. Bo mam tutaj oczywiście o tych skąpych możliwościach dotychczasowej technologii. No i tutaj wchodzimy z platformą humorową opartą które jest oparta na sztucznej inteligencji, y, która łączy to, co jest najlepsze właśnie w, w takim, można powiedzieć, ludzkim y, nosie, tak? takim takim wyczuciu, y, ale również właśnie w nowoczesnych technologiach, czyli ludzka kreatywność i sztuczna inteligencja. W skrócie, tak w, na kilku, y, w kilku słowach, y, wartość tego oprogramowania tego polega na tym, że my w sposób automatyczny jesteśmy w stanie pobrać szereg informacji, między innymi właśnie z polskiego geoportalu. Program jest, tak powiem, został przystosowany stosunkowo istotnie w, na, na polski rynek. Tutaj możemy właśnie pobrać w sposób automatyczny rzeźbę terenu, między innymi budynki 3D, które są właśnie dostępne do pobrania na geoportalu. Bezpośrednio do naszego obszaru miejsca, do obszaru projektowania Spacemakera. Mamy szereg narzędzi, tak, które umożliwiają analizowanie z ogromną łatwością i prędkością. Mamy szereg narzędzi, które wspomagają modelowanie i je optymalizują. No i wreszcie mamy właśnie to, co jest tutaj niezwykle cenne, czyli Jednoczesne wykonywanie szeregu analiz, łącznie z takimi analizami, jak na przykład analiza linijki Słońca, czyli coś, co wiemy, że zwykle trwa masę czasu, jest bardzo czasochłonne, bardzo często jest to taka, taka praca manualna, a tutaj robi to za nas no, moce obliczeniowe moce obliczeniowa chmury po prostu. Ym, ale również mamy tutaj takie ym, analizy jak analiza hałasu, analiza wiatru, analiza nasłonecznienia, yy, widoczność, prawda? Na co konkretne miejsca yy, naszego projektu, na co mają widok i tego typu. Yy, no i wreszcie kolejna rzecz. Ja wspomniałem wcześniej o tych takich silosach informacyjnych, czyli o tym, że no, specjaliści zajmujący się właśnie yy, yy, prawda, takim nazwijmy to projektowaniem koncepcyjnym na wczesnym etapie, bardzo często muszą współpracować z wieloma prawda, specjalistami, którzy no, bardzo często używają innych oprogramowań. Tak? W związku z tym mamy te, prawda, te takie silosy informacyjne, które bardzo często ze sobą się komunikują, ale po drodze gubią masę, masę informacji. No i tutaj mamy właśnie, dostajemy taką platformę jedną, chmurową. Każdy prawda, zainteresowany może dostać login i wszyscy jakby patrzą na te same dane, i to jeszcze przedstawione w taki bardzo wizualny sposób umożliwiający je no, taką, no, taką lepszą konsumpcję, tak? Le lepsze, lepsze zrozumienie tych danych. Tu tak wchodząc jeszcze właśnie w kolejny na kolejny coraz głębiej, że tak powiem, ten program, tutaj program właśnie tutaj naj naj najbardziej istotny z tych takich osiem, można powiedzieć, analiz, tak? czyli analiza chłonnościowa działki, którą sobie tutaj wybieramy właśnie z, wskazujemy z geoportalu, zaraz wszystko jeszcze pokażę na żywo, może nie na żywo, ale że jak powiem, prezentacja została w pewnym, sensie, w pewnym sensie nagrana, tak żeby też pewne rzeczy przyspieszyć, ale ogólnie będą mieli Państwo w takie ogólne, ogólną opinię, ogólne wrażenie, jak to działa. Mamy analizę wiatru, mamy analiz linijkę słońca, mamy rzeźbę terenu, Analizę hałasu, analizy doświetlenia, widoczności oraz również taką analizę geometrii. Yy, tutaj chodzi głównie o taką analizę, prawda, jak, jak możemy tutaj kalibrować wysokości budynku. Z rzeczą tutaj, która też chciałem ze względu na prawda, o to, że tutaj jakby no w polskich warunkach właśnie linika słońca jest dość takim właśnie. Niezwykle istotnym wymogiem, a jednocześnie też wiemy, jak bardzo to jest czasochłonne. Ale SpaceMaker właśnie umożliwia przeanalizować te, ile godzin światła słonecznego przypada na każdy punkt fasady w kilka sekund. Może kilka sekund przesadziłem, ale naprawdę to trwa tam kilkadziesiąt sekund. Tak, w zależności oczywiście od wielkości, hmm, wielkości projektu. Tak jak widzą Państwo w tym screenshotie z lewej strony, on po prostu koncepcję pokrywa taką, można powiedzieć, takim kolorem, i każdy kolor odpowiada po prostu ilości godzin bezpośredniego nasłonecznienia podczas równownocy. Ja Teraz wszystko wybieram sobie, prawda? Którego to miesiącu, w jakim miesiącu itd. itd. To właśnie tak, to jest ten tenże obrazek. Jest to istotne, bo się cofnę może jeszcze na moment, bo jest to bardzo istotne, dlatego że te analizy są tak niezwykle szybkie, to um, jestem w stanie na pewno, na, 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 naprawdę w ciągu takiej jednej sesji, w ciągu takiego, można powiedzieć, um, niezwykle szybko, w bardzo krótkim czasie właśnie przeanalizować wiele propozycji. Tak? Bo te analizy są na tyle też. Niezwykłe, tak, że jestem w stanie modyfikować ten budynek, tę ten, ten, bryłę, i te analizy się dzieją na żywo. Tak. To wszystko jest e, rzeczywiście tutaj, jak powiem, te algorytmy, które za tym stoją, są niezwykle efektywne. SpaceMaker, Spacemaker może być używany w wielu fazach e, procesu rozwoju projektu. Tak. Zarówno m, podczas zakupu terenu, tak, w momencie kiedy chcemy szybko, właśnie dzięki temu, że to wszystko tak szybko trwa, to mamy bardzo takie efektywne narzędzie do oceny potencjału, do takiego przejrzenia wstępnego, tak, z czym mamy do czynienia. Możemy wykonać takie studium wykonalności, tak, znowu, dzięki szybkiemu testowaniu. Możemy też, to też jest bardzo tutaj istotne w, i takie użyteczne w, 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 tym, w tym narzędziu, że możemy jednocześnie porównywać wiele opcji, i to też bardzo szybko trwa, tak, no i wybrać taki najbardziej optymalny, tak. Później mając, wybierając to, co nam dostarczy, prawda, aplikacja, cały czas mając oczywiście możliwości lekkiej modyfikacji, lekkiej albo bardziej głębokiej, cały czas to jest wszystko w dostępie naszych, te narzędzia są cały czas dostępne, mogę jakby argumentować wybory projektowe, popierając się konkretnymi liczbami. Tak? Um, I właśnie to też jakby powoduje, że później um, mając do czynienia właśnie z różnymi specjalistami różnych branż, jestem w stanie im nie dość, że szybko, to jeszcze w sposób taki bardzo czytelny, bardzo wizualny um, uargumentować projekt, decyzje projektowe. Teraz pokażę Państwu taki filmik. On jest dość krótki, trwa... Około kilkunastu minut, w którym po prostu zobaczył Państwo, jak, jak kapitalne jest to urząd narzędzie. Zaczynam oczywiście od zdecydowania, w którym miejscu decyduje się na prawda, projektowanie, czy generalnie muszę najpierw wskazać po prostu miejsce. Program automatycznie oczywiście mi tutaj. Hmm, mam dostęp prawda, do mapy prawda, internetowej, jestem w stanie wybrać sobie jakiś tam prawda, obszar. Tutaj wybrałem sobie akurat mm, właśnie miejsce jakieś takie na Powiślu w Warszawie. Na razie sobie tak można powiedzieć dość mm, apro, aproksymatywnie wskazuje, jaki teren mnie interesuje. To rysuje sobie po prostu taki poligon. Następnie tutaj to jest dość, to jest nowość można powiedzieć, tak? bo jesteśmy w stanie tutaj mm, wybrać sobie Możliwość, bo jakby wiadomo, że w różnych krajach prawda, są różne dos dostępne, w, w różny sposób są dostępne takie dane publiczne, godyzyjne, gisowe. Akurat w Polsce prawda, dane z geoportalu są do przeglądania za darmo, w związku z tym jesteśmy w stanie sobie tutaj wskazać, że interesuje mnie właśnie OpenStreetMap i Geoportal Polski. Następnie klikam kontynuuj. Oczywiście tutaj, jak się myślają Państwo, ja niektóre rzeczy przyspieszyłem, trochę przyspieszyłem, nie bardzo, po kilku minutach, po kilku minutach, tutaj akurat nie, nie, jak powiem, proszę mi wierzyć, dostaję coś takiego, tak, dostaję hmm, prawda, bryłę terenu razem z wys wysokościami budynków i oczywiście naszkicowany obszar, który mnie interesuje. Teraz, Oczywiście, jeśli chcę być bardzo precyzyjny, jeśli chodzi na przykład o wybór działek, o pewne, powiedzmy, edytowanie obrysu działek, to tutaj się posłużę czymś, co aplikacją, która jakby wspomoże, moją, wspomoże mnie prawda, przy, przy, przy pracy na Spacemakerze. Jest to aplikacja Civil 3D. Ci z Państwa, którzy y, korzystają z naszej z, naszego takiego, z naszej takiej aplikacji, która się nazywa kolekcja EC, tak? czyli zestaw różnych narzędzi, w których jest między innymi Revit, AutoCAD i tak dalej, niech wiedzą, że wśród tych aplikacji jest również Civil 3D, czyli coś, co tutaj powiedzmy ewentualnie jest w Państwa tutaj portfolio. Tak? Ja sobie tutaj ustawiam tylko w Civilu, w którym oczywiście znowu, jaka mnie tutaj geolokacja interesuje, czyli znowu tutaj system Układu spórzędnych, w którym leży Polska, z geoportalu, albo nawet tutaj, w tym przypadku z Urzędu Miejskiego w Warszawie, z wielu różnych miejsc, ale to akurat jest tutaj, właśnie do Civila zrzucam działki zapisane w formacie SHP. Jestem w stanie tutaj, właśnie dzięki temu, w taki bardzo szybki sposób, jestem w stanie je wydytować. I na przykład, właśnie tutaj, nie wiem, zrobić offset y, różne, tak o różnych, różnych głębokościach, na krawędziach tej, tej, tej działki. Y, jestem w stanie, no, generalnie tutaj no, użyć narzędzi kadowskich, które Państwo znają i używają, y, do tego, żeby coś z tą informacją, prawda, jeszcze dodatkowo ją przetworzyć. Tak? Y, tutaj akurat sobie zdecydowałem, tak, trochę, to jest tylko przykład. Że tę działkę, która jest dostępna na tego portalu, zostanie ona mm, zapisana do. zostanie zmodyfikowana, zostanie jeszcze raz zapisana i wczytana do. Yy, do spacemakera. Tak, ja tutaj w bardzo szybki sposób yy, jestem w stanie, właśnie, yy, proszę zobaczyć. O, tutaj wskazuję sobie na zasoby, które zostały zaimportowane. Mam tutaj moją działkę zmodyfikowaną. Znowu mogę tutaj jeszcze raz to otworzyć, zrobić, prawda? Y, offset, m, prawda, O różnych głębokościach. Generalnie y, mam narzędzia kadowskie do tego, żeby, y, prawda, edytować ten obszar. No i to jest tak naprawdę obszar, który mnie interesuje, który będę tutaj, prawda, analizował i na którym będę coś chciał zaprojektować, i oczywiście tutaj liczy się teraz czas, tak? W związku z tym, pierwszy rzecz, robię, to będzie, kiedy spacemaker ma już zdefiniowany obszar. Tak? To tu jestem w stanie, właśnie, zdecydować, że to będzie jakiś tam, właśnie z angielska, site study. Mogę sobie zdefiniować szereg różnych parametrów, jak na przykład, właśnie, różne typologie budynków, które są dla mnie najbardziej odpowiednie. Tak? Dodatkowo, oprócz tych typologii, jestem w stanie też założyć pewne takie no, wymiary geometryczne budynków. Tak? Że Głębokość będzie 12 na 20, 16 na 25 metrów, tak? Że tutaj będziemy się poruszać w, w wysokościach budynku od 6, przepraszam, od 3 do 6 metrów. No i wreszcie ta analiza, którą ta, 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 ta propozycja, którą on mi zaraz wyko, wykona, zrobi ją tak, żeby te wszystkie bryły, które tutaj zostaną. Położone, usadowione, żeby one też spełniały właśnie te, te kryteria tutaj, prawda, żeby pomiędzy godziną 8 a 16 y, każde z mieszkań, które on mi tutaj wypluje, łapało przynajmniej 5 godzin, czy tam 4 godziny y, 4 godziny słońca y, czy tam 21 czerwca, czy zaraz to chyba zostanie zresztą w tym filmie zmienione, y, tak, do. Tutaj prawda, będziemy nas równonoc tutaj, je, 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 um, 21 marca. No i tutaj jeszcze dodatkowo można sobie wybrać, że budynki, które zostaną zaraz stworzone, będą miały określone powierzchnie. Tak? E, nie budynki, tylko mieszkania, przepraszam, mieszkania, które będą w tych budynkach, tak? Jeszcze dodatkowo, to wszystko jest tutaj edytowalne, Jestem w stanie sobie wybrać, że nie wiem, tych od 20 do 29 metrów taki kawalerek będzie 30%. Mieszkań, trochę więcej będzie też 30, a tych najwięcej, największych, a, będzie jak najmniej. To wszystko oczywiście zależy od, od tego, co chcę sprawdzić. No i klikam Generate. I to rzeczywiście, tutaj to zostało troszeczkę, ten film został troszeczkę przyspieszony. Ale to trwało w sumie, nie wiem, może 3 minuty, tak? I on mi wypluł tutaj szereg opcji. Ja sobie tu takimi suwakami tutaj wybieram, że interesuje mnie oczywiście te od największej powierzchni. No i tutaj kolejna rzecz niezwykle istotna. Ja sobie z tych wyborów, które mnie tutaj naj, najbardziej zainteresowały, ja sobie zrzucam na taką jedną tabelę i porównuję. Tak, mogę sobie tutaj odczytać y, dane liczbowe, tak, które, które świadczą o, o, o każdej propozycji, y, zobaczyć tam powierzchnię biologicznie czynną, y, zobaczyć właśnie jak, się, jak wygląda to, to nasłonecznienie, doświetlenie y, i tego typu szereg różnych parametrów. W momencie, kiedy zdecyduję z jakiś interpretując te dane, że któraś z opcji mnie naj dalej, najbardziej interesuje, i yy, no to ja sobie uruchamiam. Oczywiście program robi coś takiego: czyli robi mi taki model yy, przestrzenny yy, Klikając, właśnie zmieniając tutaj z lewej strony, jestem w stanie przeskakiwać po różnych opcjach, co jest też niezwykle, niezwykle cenne. No, i decydując się na przykład na powiedzmy tę pierwszą opcję, na tą, jestem w stanie sobie teraz jeszcze, jeszcze bardziej ją jakby tutaj, żeby ta analiz nie, nie analiza, tylko czyli, czyli te, że tak powiem, propozycje projektowe, znowu wykonane przez komputer, ale cały czas biorące, prawda? pod uwagę właśnie różne że tak powiem warunki naturalne, tak, jak właśnie linijkę słońca. Tutaj znowu mam linijkę słońca pomiędzy godziną 8 a 16 .00, 21 .00 marca. Sobie jeszcze w momencie kiedy mi to wyplu... jeszcze sobie tu jeszcze raz chcę to zobaczyć. Tak? Każdy z tych budynków tak żeby sobie właśnie odfiltrować tylko te miejsca, które mają najmniej słońca, tak? Zobaczyć czy każde mieszkanie rzeczywiście spełnia kryteria. Yy, następnie yy, Cały czas te budynki są edytowalne, tak? Ja je w każdej chwili mogę tam rozszerzyć, łącznie z tymi mieszkaniami. Te mieszkania też są edytowalne, można je sobie, ten podział na mieszkania można też sobie, prawda, zmodyfikować. A tu dodatkowo jeszcze, prawda, ja sobie jeszcze biorę tę ten, 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 wersję, którą wybrałem z, z tego pierwszego sortu y, i ją jeszcze dodatkowo chcę y, zmodyfikować, tak? Też... Biorąc pod uwagę na przykład linijkę słońca, to akurat wybierałem linię słońca, ale to mogłoby być też ten kolejny rzut, kolejny sort, może polegać na tym, że ja będę wybierał właśnie nie tyle co linię słońca, co na przykład, że chcę, żeby on mi teraz tak jeszcze dodatkowo zoptymalizował, żeby mieszkania miały, jaka, jakoś, jakaś część mieszkań miała na przykład dobry widok na skarpę wyślaną. Ja zaraz to też pokażę Państwu, jak to, jak to później wygląda. Czyli tutaj właśnie sobie znowu zawężam żeby to być ten, 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 prawda, op, ten, te kryteria, tak? I jeszcze raz bierze pod uwagę ten konkretny wybrany motyw, czy tam właśnie, prawda, typ projektu i je modyfikuje, tak? I dodatkowo tutaj jesteśmy w stanie przeanalizować, i wycisnąć jeszcze trochę tego miejsca. Tutaj akurat tak mi się złożyło, że wybrałem taki, który ma on zaproponował takie bardzo niskie budynki wokół. Myślę, że to dopiero teraz to zauważyłem. Bardziej byłem skoncentrowany na tym, prawda, jak, jak tutaj jak te analizy wyglądają. A mniej zwrócimy uwagę na końcowy rezultat, tak czy inaczej. No jest jakiś tam rezultat. Jeszcze jakby doszlifowany, dokalibrowany po pierwszym jakby w, w, w efekcie drugiego tego sortu. A tutaj, to co Państwo widzą, ja chcę jeszcze mu tutaj hmm, chcę wskazać, dodatkowo hmm, wskazać miejsce, gdzie na przykład za zakładam, że będzie ruchliwa droga, ruchliwa ulica. Czy na przykład tutaj akurat tak się składa, składa że jesteśmy w niedaleko mostu, po którym jeździ pociąg. W związku z tym, naszkicujemy sobie, jeszcze tory kolejowe. Po co to robię? A po to, że wiadomo, że w momencie, kiedy będziemy chcieli, prawda, nie wiem, no, ocenić jakby no, wartość różnych mieszkań w różnych, w różnych częściach tego, tego, tego osiedla, tak? No to chcielibyśmy wiedzieć, które będą, miały, będą najbardziej wyciszone, a które będą najgłośniejsze, tak? żeby na tym etapie, po tak krótkim czasie, mieć już tego typu informacje, prawda, mieć określone. Tutaj możemy, prawda, określić również, ile tych samochodów będzie przejeżdżało tą drogą, ile, prawda, jak często pociąg przejeżdża, tak? To wszystko można tutaj y, y, zdefiniować I, i na podstawie tych danych, prawda, ile samochodów, z jaką prędkością program aproksymuje, zaproksymuje mi później y, właśnie y, poziom hałasu. To jak wspomniałem wcześniej tu też sobie zdefiniuję, ponieważ no wiadomo, Skarpa wisi jest na bardzo atrakcyjnym wizualnie miejscem. To sobie zdefiniuję takie obszary tutaj na tej Skarpie, które zakładam, że chcę, żeby prawda, że chciałbym sprawdzić, przeanalizować, które mieszkania, albo biorąc, biorąc bardziej precyzyjnie, które części fasady będą miały niezasłonięty widok na te, na te, na te miejsca, tak, z których miejsc w tym, w tym, osiedlu, w tym osiedlu będzie można patrzeć na Zieleń na skarpie warszawskiej. Tak? Robię tu takie dwa specjalnie dwa takie obszary. Tych obszarów prawda zainteresowania może być więcej. To może być oczywiście nie wiem, jakiś budynek. To może być też nie wiem jakiś, jakiś akwen wodny, tak? Jeśli nie jesteśmy nie wiem w innym miejscu, tak? Dobrze. Mamy ten te tutaj zdefiniowane te obszary. Ja teraz już przejdę do zakładki analizuj, gdzie oczywiście też tutaj te analizy też nie trwają kilku, kilku sekund, tylko bardziej kilkanaście sekund albo powiedzmy, nie wiem, kilka minut, w związku z tym niektóre rzeczy zostały przy, przy, przyspieszone. Jeszcze raz poglądam sobie na taką analizę, na linijkę Słońca, tak mi to pokazuje dokładnie, prawda, ile mamy, jaki procent ma, prawda, pełne Słońce, a jaki ma tutaj, prawda, mniej tego i tak dalej. Jestem w stanie sobie tutaj to zawęzić, na przykład do godzin, prawda, 8:16. Tak, jeszcze tutaj wyłączyć w ogóle kolory, które jakby spełniają oczywiście wymagania, zostawić te, które mogą być problematyczne. No i tutaj w górnym rogu przejdę sobie właśnie jeszcze dodatkowo mam tu takie taką analizę, jak doświetlenie czy widok taki z, z okna, prawda, nie, czy właśnie e, analizę e, hałasu, e, to jest e, właśnie, jak daleko można patrzeć z tych okien. Czy wreszcie tutaj mamy właśnie na zielono, fasady pokazują właśnie, że ci mają widok na taki niezasłonięty, prawda, na te obszary, które są obszary zainteresowania. Tak to, to dobrze widać. Tak? Czy wreszcie mamy tutaj e, analizę taką e, wiatru, e, która mi będzie, też może być bardzo, bardzo istotna informacja na tym etapie, która mi po prostu powie właśnie w, jakich, w których miejscach tego budynku podczas silnego wiatru, na przykład będzie to jakoś specjalnie odczuwalne, tak? E, albo tutaj pokazuje jeszcze taki komfort. E, tak, czyli gdzie na przykład będą najniższe temperatury, tak, biorąc pod uwagę znowu dane klimatyczne, takie statystyczne Polski, tak, nie wiem, jak chcemy, nie wiem, zaprojektować w takim osiedlu, o, nie wiem, plac zabaw, to może należałoby umieścić to nie w takim miejscu, gdzie będzie najzimniej, tylko może akurat tam, gdzie będzie najcieplej, tutaj akurat tych różnic nie jest, nie, 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 nie widać tak dobrze, mamy to akurat na e, też analizę taką na równonoc, no, ale może jak zrobimy taką o, prawda, analizę, nie wiem, w środku lata, to też może być interesujące zobaczyć, gdzie będzie najwyższa temperatura. Także to jest niezwykłe narzędzie mm, potrafiące y, wykonać szereg czynności, szereg w stanie dostarczyć szereg informacji na etapie takim bardzo wstępnym y, niezwykle w szybki sposób. Y, coś, co pewnie normalnymi, tradycyjnymi sposobami robi się dniami, tygodniami. Tutaj może naprawdę to w sposób bardzo wiarygodny przeanalizować w pewnie w, w mniej niż godzinę, dwie godziny, tak, biorąc pod uwagę jakby y, to, że właśnie mamy tutaj, no, specjalista na pewno dłużej będzie, prawda, przeglądał te propozycje, które, które tutaj y, komputer, prawda, aplikacja wypluła za pierwszym razem, tak. Y, tak czy inaczej jest to Niezwykłe narzędzie i jestem bardzo, bardzo tutaj, wyczekuję kolejnych, bo oczywiście aplikacja jest, się zmienia. Pojawiają się co chwila nowe, prawda, tutaj nowe narzędzia, nowe, nowe, nowe do edycji. Jestem niezwykle ciekawy, jak dalej będzie podążała, prawda, jak będzie dalej podążał rozwój tego programowania Z mojej strony to wszystko. Szalenie Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.